Ulica Strachu, część druga 1978. Kontynuacja pierwszego Phil Streeta wyszła bardzo szybko, bo tydzień po pierwszej, one wszystkie co tydzień wychodziły, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, więc ciężko było zapomnieć co się działo w pierwszej. No chyba, że tak jak nie, ona nie zaangażowała, no to już trochę rzeczy wypadło z głowy. Niemniej jednak na samym początku już dostajemy retrospekcję, właśnie przypominajkę z poprzednika, jakby ktoś po tygodniu zapomniał co się Totalnie działo, To jest taki reminder, także jak masz Holzheimera, to specjalnie dla ciebie to zostało zaprojektowane. A tak już na serio, to pomówmy sobie troszkę o fabule, ponieważ ja uważam, że tutaj jest po prostu ciekawiej. Mamy obóz Nightwing, który będzie terroryzowany przez jakiegoś zamaskowanego skurczy byka z jakąś szmatą na głowie i z siekierą w ręku. Trochę taki Jack Torrance, tylko że no nie miał tego czegoś na głowie, tej torby. No ale z Biedronki może to nie była. W każdym razie wspomniałem w poprzedniku, że akcja, która się tutaj rozgrywa, została nakręcona w miejscu, gdzie kręcono piątek 13.6. Także taki fajny smaczek dla fanówki nagrozy. No, ale oczywiście, to nie ma żadnego wpływu na moją ocenę. Mówię to w ramach ciekawostki. No i tutaj w zasadzie jest to opowiedziane z perspektywy retrospekcji, ponieważ tak naprawdę akcja z pierwszej części będzie mielona przez całą trylogię. Z tym, że właśnie znaczną część tego filmu wypełnia retrospekcja wspomnianego przed chwilą okresu. No i nasi bohaterowie młodzi, czyli rodzeństwo, docierają do pewnej bohaterki, która wie co nieco, no i ona właśnie zaczyna im opowiadać pewną historię, i ta oto historia jest całą akcją tejże części. Także tutaj dowiemy się trochę o tej postaci, że w tym okresie zginęła na przykład jej siostra, no i że ogólnie było tam. Brutalnie. Także mamy tutaj w zasadzie taką trochę powtórkę z rozrywki slasherową. Natomiast już nie w takich y, jakichś ciasnych pomieszczeniach galerii handlowej, czy ganiania tak po ulicach po mieście. Natomiast tutaj właśnie mamy już taki typowy klimacik leśny, bym to nazwał. Obóz i jeziorko. czyli coś, co fani horroru albo bardzo lubią, albo już nienawidzą, bo w tylu filmach się to po prostu pojawiło. Ja lubię ten klimat. Mimo wszystko. W ilu by się nie pojawiał o filmach, to jeżeli produkcja potrafi to ograć i da się to oglądać, wciąga to jakoś widza, no to jak najbardziej nie mam tutaj nic przeciwko. No i historia, zanim się rozkręci, to trochę to zajmie, bo film znowu trwa około godziny 50. Także jest trochę dialogów i trochę takiej, nie wiem, czy ekspozycji, czy po prostu przedstawienia no, postaci, lokacji, tego, co się będzie mniej więcej działo, czy do czego to będzie dążyło. Tu już minimalnie bardziej właśnie byłem zainteresowany tym, co te postacie mają między sobą do powiedzenia, do zaoferowania i co w konsekwencji będzie się działo dalej. A dalej dzieje się to, że docierają do takiej jaskini, można chyba to tak nazwać. I tam się zaczyna cała akcja dziać, no bo trochę bardziej już zaczynają odkrywać właśnie to, co miało związek z tą wiedzą z 1666, dlaczego jakby została uśmiercona. Oczywiście to najbardziej domknie nam ta trzecia część, ostatnia. Natomiast tutaj właśnie już widzą te na przykład te nazwiska wyryte na skałach, mają tę księgę i no to tutaj już tak większe ma oczywiście znaczenie właśnie, aniżeli miałoby w jedyńce. No i budzą nieczystą siłę, która zaczyna ich mordować. Znaczy oni budzą, no nie do końca, bo tak naprawdę to już jakby toczy się z pokolenia na pokolenie i jak nazwisko zostanie właśnie wyryte na tej skale, no to znaczy, że trzeba zamordować. Odpala się w antagoniście taki typowy terminator. Jakby on nie robi tego świadomie, oczywiście, bo właśnie mówi się cały czas, że te postacie, które mordują, no to są opętane przez tę wiedźmę, która została powieszona, spalona, jak to z wiedźmami się działo właśnie w tamtym okresie. Tutaj mówię o wieku XVII akurat teraz, jeżeli mowa właśnie o, o tej trylogii. No i tutaj po prostu troszeczkę dynamikę. Inaczej wydaje mi się, budował ten film, bo... Okej, okay. w pierwszej części jest trochę akcji, jak najbardziej. I są te morderstwa, ganiają się tam, jest naprawdę akcja zawiązana na tyle czasami dynamicznie, że wydawać by się mogło, że to musi zainteresować. No, ale jednak na mnie to nie działało. Tutaj pewnie kwestia właśnie po pierwszej lokacji, po drugie, że już może bardziej się w to wgryzłem. Już mi się to nie kojarzyło właśnie z Ghostface'em takim wyprodukowanym w Biedronce, który w żaden sposób nie jest ikoniczny i, i nie interesuje mnie zupełnie. A mamy się oczywiście antagonistę tutaj czy antagonistów z pierwszej części, że oni mnie nie interesowali w żaden sposób, nie mieli ze specjalnie konkretnych cech charakteru, no nie rzucali się w oczy, nie zapadali w pamięci, więc po prostu to była taka tempa mordowanka według mnie. I o ile tutaj jest podobnie, to nie kojarzy mi się to już właśnie z jakąś taką podróbą Ghostface'a, tak jak tam, a Ghostface'a, tak jak wspominałem, bardzo cenię, tylko po prostu z jakimś tam antagonistą, który na swój sposób morduje. Oczywiście, no to będzie się kojarzyło nadal ze slasherami, nie wiem, z piątkiem XIII czy bardziej z takimi slash'erami wydaje mi się, które no, używały czegoś więcej niż noża, czyli te mordy były bardziej takie pokaźne na wyższą skalę. Nie był to Michael Myers, który tylko sobie z kosą biegał. Drugość się kierą na parza głowy odcina. Sieczka jest bez dwóch zdań nie da się ukryć. Wydaje mi się też, że tutaj jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o ten szczebel aktorski. I nie mówię o wszystkich postaciach, ale między innymi o jednej z najważniejszych tutaj bohaterek Znanej na przykład ze Stranger Things, już na pewno kojarzycie. Mówię oczywiście o tej rudej dziewczynie, która ma zaledwie 19 lat, a daje naprawdę całkiem dobry popis, i wydaje mi się, że to najlepsza rola z tej części. Także miło było po prostu popatrzeć i dziewczyna, wydaje mi się, ma potencjał znacznie, znacznie większy. Nie wiem czy ogromny, ciężko na tym etapie powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że na spokojnie mogłaby grać w produkcjach też na wyższym poziomie. Chodzi mi nie tylko o poziom realizacji, ale fabuły czy po prostu skomplikowania historii. Także jestem przekonany, że zobaczymy ją gdzieś jeszcze. No i tutaj, na przykład, ta relacja właśnie jej z tym chłopakiem troszeczkę jakoś była w stanie już mnie zainteresować. W odróżnieniu do relacji w części pierwszej, które nijak mi po prostu nie podeszły, przeszedłem obok tego obojętnie. I powiem nawet więcej, do tego stopnia, że powiem, że nawet bardziej zainteresowała mnie relacja, która odbywała się online między tym naszym małym puszystym kolegą, właśnie z jakąś tajemniczą postacią po drugiej stronie monitora, od tych relacji, które na żywo miały miejsce. Bo to był ciekawy wątek, i właśnie w ogóle zastanawiałem się, jak oni to rozegrają, czy coś więcej później o tym powiedzą, czy może dowiemy się, kto stoi po drugiej stronie tego monitora. Czy się dowiemy, czy nie, ja nie będę zdradzał, natomiast zwróćcie uwagę na ten wątek w trzeciej części. Troszeczkę mi to też przypominało Stranger Things. W momencie, gdy właśnie jeden z bohaterów się porozumiewał ze swoją no, dziewczyną, to, to wiecie, jeszcze temu młodzieńcze lata, gdzie się nie do końca wie, czym w ogóle te chodzenie ze sobą jest. To jest takie przysłowiowe bardziej bym powiedział nawet. To oni jakby znali swoje twarze i wiedzieli, jakby kim są, jakby on wiedział, kim jest. To jego partnerka, ona wiedziała kim on jest, ale komunikowali się właśnie przez łącza, bo tak fabuła. Wymagała. No i, i tutaj właśnie to o dziwo mnie zainteresowało bardziej niż te rzeczywiste relacje, co, co jest troszeczkę chyba na niekorzyść tego filmu, przynajmniej oczywiście z mojej perspektywy. No tutaj ta relacja właśnie em, tych dwóch postaci, jeżeli chodzi o część drugą, jakoś do mnie lekko trafiła. I to też będzie dosyć ciekawy wątek, szczególnie w trzeciej części, jak się dowiemy już troszeczkę więcej szczegółów o dorosłym życiu tego chłopaka szczególnie. I myślę, że, że to tutaj jakkolwiek działa, jeżeli chodzi o też twist fabularny, więc, jeden wydaje mi się z lepszych wątków. Chociaż taki wydaje mi się typowy dla fabuł tego typu, że właśnie no musi być jakiś taki mroczniejszy twist fabularny. Generalnie postać, która gdzieś tam zawsze czyha w cieniu, a my ją sobie z dystansu obserwujemy, aczkolwiek jednak rzuca się w oczy i można zauważyć, że jest coś z nią nie tak, bo troszeczkę sugerują czy mimiką, czy sposobem w ogóle pokazania tej postaci po prostu przed kamerą. Na naszym ekranie to, to się rzuca w oczy, ja przynajmniej to zauważyłem. W każdym razie, reasumując już, ja dostałem tutaj dokładnie to, czego mógłbym się spodziewać, czyli ganianiny, mordowania, spektakularnych niektórych scen śmierci, bo na przykład cięcie głowy siekierą było dosyć widowiskowe. I tutaj oczywiście kuszą się też o to, żeby mordować dzieciaki, natomiast większość jest pokazana jednak poza kadrem. Twórcy mają to do siebie, że niby mordujemy te dzieciaki, niby mamy kategorię wiekową R, ale jednak część ukrywamy za kamerą i rzadko pokazują tak dosadnie, jak się morduje nastolatków. W zasadzie to bardziej dzieciaki niż nastolatków. Właśnie twórcy po prostu chyba mam wrażenie, boją się trochę tego pokazywać, czy według nich jest to na tyle niesmaczne, że lepiej to sobie odpuścić. W wielkim skrócie tę część oceniam tak: zabawa na niezłym, dostatecznym poziomie i level zaangażowania zdecydowanie o jeden wyżej, więc. Bawić się jakoś dało, no i przy okazji jakkolwiek zainteresowało. Ode mnie jeżeli chodzi o ocenę, no to tutaj gwiazdeczka wyżej. 6 na 10, czyli już jestem na tak, jeżeli chodzi o, o tę część, bo przy piątce to raczej jeszcze takie na nie, ale tak, bardziej takie łamany w sumie, że i nie i tak, coś, coś po środku właśnie, jak to piątka. A tutaj już szósteczka, czyli mogę na spokojnie polecić. Ale też jakiś warek duży chyba bym nie oczekiwał, jeżeli jeszcze na przykład nie widzieliście. Ich tu nie ma najzwyczajniej w świecie. Ale wolę te klimaty właśnie jeziorka, obozów i latania między drzewami, hmm. czy po jakichś jaskiniach niż tych galerii handlowych jakoś nie trafia to do mnie. Wydaje mi się też, że już za dużo jest po prostu tych filmów i seriali, które wkraczają, czy w lata 80. czy 90. No tutaj mamy niby końcówkę lat 70. jeszcze, ale to już się tam gdzieś dosyć mocno zaciera. Wydaje mi się ten przełom, nie wiem, 78 czy tam 80. już początek. To jednak było podobne, więc. Ja już jestem akurat troszeczkę sceptykiem wciskania w kolejne i kolejne produkcje lat 80. szczególnie, bo wydaje mi się, że jest tego już nadto i to się powoli zaczęło przejadać dosyć dawno, a przecież dalej, dalej to kręcą. Czy to źle, czy to dobrze, niech każdy oceni już tutaj według własnego uznania. Ja bym wolał inne okresy zobaczyć. Sama reżyserka powiedziała, że ona by chciała nakręcić slasher, który dzieje się w latach 50., bo mówi, że czegoś takiego nie widziała wcześniej. No, i faktycznie to by było coś. Lata 50. slasher, albo jeszcze wcześniej, czy na przykład, no dobra, 60. to, to już coś było, ale, ale w 50. byłbym zdecydowanie na tak, niż robić setny slasher dziejący się w latach 80. Dajcie znać, jak Wam się podobała ta środkowa no. część trylogii Ulica Strachu i czy oceniacie pozytywniej od poprzednika, tak jak ja, czy raczej na przykład na odwrót, albo podobnie. Wam się układały te części. Dajcie znać po prostu, jak się bawiliście. Możecie, oczywiście, zostawić ponownie komentarz o treści, hashtag ulica strachu bądź Fear street. No i wbijajcie na mojego Discorda, Instagrama i Twittera. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.